Halo. Dzień dobry, witam serdecznie. E, 367 e, Ball Deep, e, czyli ulubiona seria. Chciałem powiedzieć, że katolickich księży, ale kurde, jest że to nie jest dobry pomysł. Bo występuje w nich mały rudy chłopiec. Wow. No to... Mnie, ale nie, nie, już chyba dzisiaj. Wydaje mi się, że dzisiaj już chyba lepiej nie będzie, ale, ale możemy próbować. Będziemy walczyć. Cześć, Michał. Cześć Wam. E, mamy Michała jak zwykle, naszego stałego korespondenta i eksperta od spraw internetu, e, e, blockchainów, giełdy. Ale, ale bitcoinów i takich rzeczy też. Zaprosiliśmy Michała, bo, bo rzeczywiście temat bitcoinów przewijał nam się przez nasze odcinki wielokrotnie, natomiast nigdy nie schodziliśmy za głęboko ze względu na to, że we don't have balls to do that. Ale takie wielkie kochones ma tylko Michał. Dlatego zaprosiliśmy Michała i stwierdziliśmy. To się strasznie że... wszystkiego słucha w kontekście tego żartu, który zrobiliśmy na początku, w ogóle wiecie o tym? No Jakby pozostajemy, w... W, wiesz, pozostajemy. w kontekście konwencji. konwencji okay, dokładnie. Okej, okej, okej. w końcu that's to jest Dlatego ja lubię chodzić suntannie, bo obijają się luźno. <laughs> Słusznie, bardzo dobrze. E, oh, więc skorzystamy o, się z nich, e, jeżeli możemy. My lubimy to robić. I, I chcielibyśmy pogadać faktycznie o Bitcoinie, a trochę nas zachęciła do tego e, t, taka filozoficzna rozkmina i nie, niekoniecznie będziemy nad nią jakoś tutaj wisieć, e, ale na pewno chciałem ją poruszyć, bo, bo to jest ciekawy temat w takim sensie, że m, chyba, rozmawialiśmy o Bitcoinach i o tym, że ten rynek generalnie to raczej rośnie i, i, i ma też wzrosty skokowe, w, które biorą się z tego, że no, właśnie, a to Elon Musk powie, że bitcoin super i wtedy bitcoin brrrt leci w górę. A to Tesla zainwestowała bardzo dużo pieniędzy właśnie w bitcoina i, i, i też uruchomiła możliwość kupowania samochodów właśnie bitcoinami. I, I znowu bitcoin poczuł oczywiście wiatr w żagle i, i pofrudował bardzo wysoko. Natomiast akurat ten ruch, o którym mówię teraz, spotkał się z takim dość. Dość dużym odzewem negatywnym wśród w ogóle ludzi, którzy, mm, którzy no, patrzą na to, co się dzieje z Teslą i, i, i co, co robi Elon Musk, chociaż on zwykle jest troszeczkę pod odstrzałem, ale tym razem dostało mu się od, od ludzi, którzy zajmują się i tutaj w sumie nie spodziewałem się, że blow będzie z tej strony bo y, uderzyli w niego ludzie, którzy zajmują się generalnie środowiskiem i ekologią. I, i, I wydalaniem CO2 do atmosfery, i tak dalej. Um, no bo z jednej strony Elon Musk, y, tworząc Tesle i, i, i robiąc to, co robi, y, wydawał się być jednak na przodzie, na czele tej zmiany, y, rezygnacji z paliw. Kopalnych, różnego rodzaju, płynnych czy niepłynnych, ale generalnie no, widać było, że Tesla powstała po to, żeby przerzucić całą motoryzację na prąd, co jak się okazuje, e, to się chyba dzieje i to się wydarzy, po prostu, bo wszyscy producenci dużych samochodów e, już ogłosili, że jednak rezygnują z, ze spalinowych tych silników. No i e, no więc jest na czele tej zmiany, a tutaj inwestuje w bitcoina. I pojawił się taki, mm, przy okazji, właśnie takie wyliczenie e, profesora z Cambridge. Teraz nie pomnę nazwiska, tak, niestety. Tak, ja znam. Mam otwarte tą O, super, super. jeszcze o tym porozmawiamy akurat, bo ja dosyć dobrze znam ten raport z Cambridge, który. już ma ponad rok teraz, tak. A, widzisz, bo ja myślałem, że on. się... w ogóle to brzmi tak przerażająco, jakby mama mówiła, ja porozmawiamy o tym później. No dojdziemy do tej kwestii na pewno. Ale ja już czuję taki wewnętrzny ból, jak to tu naprawdę. Ten raport po prostu wypłynął teraz, ze względu na to, żeby pewnie podeprzeć i być podstawą do argumentów przeciwko tej inwestycji w Bitcoina, no bo generalnie z raportu wynika, że Bitcoin jako sieć, tak, i jako w ogóle entity, jeżeli możemy to tak to nazwać, pożera po prostu mega dużo prądu. Nawet więcej niż cała Argentyna, co wydaje się takie, wow, no, jeżeli dajemy to w perspektywie, wiesz, zużycia prądu całego kraju, no to jednak chyba dużo. No tak. I, i, i teraz, i teraz właśnie, ten prąd niestety, nie mamy, niestety w zdecydowanej większości nie pochodzi z OZE. Nie? Tego nie wiem. Nie wiemy. Właśnie to nie jest takie proste. To jest tak. Ja, ja tutaj właśnie... widzę to trochę tą dziurę tego raportu, w takim sensie, że OK, fajnie, że możemy znaczy sobie ten... wyliczyć. Że znaczy ile... ten raport. Ja już mogę. No no tak, oczywiście, zostawiam Ci. No generalnie to... ten raport z Cambridge, tak, to możemy sobie go obejrzeć na stronie cbeci.org. I faktycznie to nie jest University of Cambridge. I, I on jakby. Um, ostatni raz ten raptor był aktualizowany w kwietniu zeszłego roku, czyli jest ponad rok temu. E, I to jest duża zmiana, bo w kwietniu zeszłego roku bitcoin był po jakieś nie wiem, 3 do 5 tysięcy dolarów. Jesteśmy teraz e, 10 razy więcej. Co, ma de, de, co de facto mało osób zdaje sobie z tego sprawę, ale cena bitcoina ma wpływ na to, e, na samo kopanie, mhm. ponieważ e, wraz z kiedy rośnie cena, no to rosną marże kopania. Jak cena spada, spadają marże kopania. Jeżeli rosną marże kopania, podłączają się no, nowi kopacze. Jak się nowi, nowi kopacze podłączają, no to co dwa tygodnie jest tak zwany difficulty adjustment. Difficulty adjustment polega na tym, że jak jest dużo kopaczy, no to rośnie trudność kopania, mm -hmm. żeby zminimalizować, e, zminimalizować efekt dodanych e, kopalni. A jeżeli spada, e, no to e, jeżeli profitable spada e, kopaczy, no to oni się odłączają. Odłączają te na przykład dużo zużywające maszyny albo kopalnie, które siedzą blisko, e, znaczy, które mają bardzo drugi prąd, muszą się odłączyć, no i wtedy jakby łatwość rośnie, żeby znowu e, jakby wykopanie samo w sobie było wystarczająco opłacalne. Nie, to tak podstawowe. E, więc tak, ten raport jest faktycznie, ja mam jed, jeden duży problem z tym raportem. Mam jeden duży problem z tym raportem, dlatego że jak się zobaczycie w jego stopce, e, to on reprezentuje trzy mining pule, które według autorów reprezentują około 37% całej sieci mm -hmm. i oni ekstrapolują to na całą sieć. Moim zdaniem who am I, żeby jakby poprawiać kogoś z Cambridge, ale moim zdaniem to są dosyć, dosyć duże uproszczenie w ten sposób, bo ciąg myślenia na zasadzie Mamy sobie 37% hash całej sieci, i możemy zlokalizować, że zdecydowana część jest w Chinach, a Chiny jadą na, głównie na tym, na węglu, co też jest nie do końca akurat prawdą, bo w Chinach jest na przykład jest bardzo dużo e, darmowej energii z, z hydroenergii. Aha. E, i, to za, I na przykład zależy, zależnie od tego, w którym punkcie roku. Zrobisz taki raport, spróbujesz to zmapować, dostaniesz inne wyniki, dlatego że w porze znaczy naszej letniej, czyli u nich deszczowej, bardzo dużo energii e, przesuwane jest na hydroenergię. I hydroelektrownie mają duży nadmiar energii. Mają tak nadmiar energii, że czasami e, niektóre prowincje mówią, że mają na przykład 40 terawatów, e, nie, tera, tak, te terawatogodzin rocznie, mają do oddania za nic, za darmo. Huh. Bo po Ciekawe. prostu ta energia się, się marnuje. Bo musimy zdać sobie sprawę, że e, transport energii jest kosztowny. Bardzo mhm. kosztowny. Generalnie nawet e, tak, z, tak, zwane linie, linie, znaczy tak zwane linie wysokiego napięcia, jak transportują energię na tysiąc kilometrów, tracą około 7-8% tej energii. Ona po prostu jest marnowana na przesył, na opory dalej. Chyba żebyśmy robili linię wysokiego napięcia z superprzewodników, ale nie robimy tego z nadprzewodników. Wiem dlaczego. Więc im bliżej jesteś w stanie zlokalizować ja wiem takie dlaczego, Ja wiem dlaczego, bo temperatury Bo są drogie i temperatury. No, więc wyobraź a, a. zobaczmy w ten sposób. Hydroelektrownie raczej są stawiane w obszarach, które są dosyć daleko od obszarów, które są zamieszkane. I musimy transportować tam energię, dlatego są hydroelektrownie często, są tworzone z dużą nadwyżką energii i one mają dużo lokalnej energii, do której możesz przywieźć po prostu dosłownie możesz przywieźć Bitcoin, Bitcoinową kopalnię, podłączyć się do takiej energii i korzystać z niej za pół darmo. Jakby trzeba zdać sobie sprawę, że Bitcoin jest metodą konwersji energii na aset i wysyłanie go, jakby w jego wartość w przyszłość. W ten sposób trzeba na to patrzeć. I teraz tak. Na ostatnim podcaście Scotta Melkera był, był pan, który sam posiada firmę, która kopie. Akurat posiadają ją w Quebec, w Kanadzie. I oni też jakby kopią bitcoiny i 95% siatki, 95% źródeł energii, z których korzysta jego kopalnia, jest, jest też hydro, hydrokopalnią. Generalnie energia z, hydro, z hydroelektrowni jest najtańszą energią, jaką mamy i ceny w, w Sichuanie, który jest wiodącą, wiodącą prowincją Chin, gdzie mamy dużo hydroelektrowni, które są zbudowane z dużą nadwyżką, w sezonie deszczowym sięgają coś w rodzaju jednego centa. Wow. Za kW to Wow. A średnio to jest około wiesz, tam 30 chyba centów. No to zależy od, Oczywiście zależy, tak, zależy tak, od ale, źródła. No tak, ale generalnie. Ja wrac tak wracając do Ilona Maska i głównego argumentu dotyczącego tego, że bitcoin jest jakby podgrzewa planety i tak dalej. Bitcoin jest tak przyjazny środowisku. Jak przyjazne środowisku jest energia, która została stworzona do jego napędzenia. No tak. Nikt nie uważa, że Tesle jako auta są nieprzyjazne nie, nie, nie środowisku, dlatego że w Polsce jeżdżą na, na prądzie z węgla. To, to jest, nasza, co prawda. To jest na, nasz, nasz problem. Jest dużo głosów, które mówią, że rozwój kopalnictwa, kopalnictwa bitcoinów w ogóle. Tak, abstrahując moim zdaniem, to, że utarło się, że to jest nazwane kopaniem bitcoinów, to jest największa, największa wpadka, jeżeli chodzi o semantykę wokół blockchaina. Nie, żebyśmy mieli, mieli zgodność co do tego, czym kopanie jest. Kopanie jest zabezpieczaniem sieci. Cała ta energia idzie w zabezpieczanie sieci, tak żeby ona utrzymała swój stan, który jest niezmienialny, bla 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 bla. Mhm. To jest największa zaleta bitcoina i ogólnie sieci Proof of Work. A kopanie jest tylko nagrodą za to, żeby zabezpieczać te sieci. Jest nierozłączne. Kiedyś czytałem taki komentarz chyba pod jakimś e, pod jakimś artykułem na bankierze, nie, że ten bitcoin to bardzo fajna idea, tylko to kopanie to ja nie wiem. Nie, to tak, by powiedzieć: samochody to ta fajna idea, tylko koła to, to ja nie wiem. Zmienię na, na tej zasadzie. W każdym razie, i co do samego jeszcze maska, to właśnie też mi się do, dosyć. Mm, mm, podobało w pewien sposób, że bardzo szybko jakby łaska, łaska środowiskowców na pstrym koniu jeździ. Trzeba zdać sobie sprawę, czy człowiek, który poświęcił ostatnie 20 lat swojego życia jako przemysłowca, który prawie zbankru zbankrutował wraz z Teslą, pompując z ostatnie pieniądze w 2009-2010 roku, kiedy był krach, który generalnie poświęcił dużą część swojego życia w to, żeby odmienić i z sukcesem, bo jakby sam wspomniałeś, wszystkie największe marki też idą w stronę elektryfikacji samochodów? Czy człowiek, który poświęcił ostatnie 20 lat i dużą część swojego majątku w to, żeby stworzyć zmienić motoryzację na coś bardziej zielonego, pozwoliłby sobie tak bardzo nie zrozumieć bitcoina, żeby zainwestować w coś, co uważa, że szkodzi środowisku. Czy może, czy może ludzie, którzy nie rozumieją bitcoina, a bardzo często nie rozumieją bitcoina i jak działa, i nie potrafią dokładnie jakby połączyć kropek dotyczących tego, jaka jest faktycznie jego, jego szkodliwość dla środowiska, mylą się co do tego jaka jest jego szkodliwa dla środowiska. Przypominajmy, że mówimy o Jolanie Masku, który jak zaczynał robić SpaceX to przynajmniej z od technicznego punktu widzenia potrafił zrozumieć jak działa silnik rakiety, żeby wiedzieć co chce osiągnąć mm -hmm. z raptorami mm -hmm. itd., itd. To nie jest jakiś tam byle byle menadżer ze skali światowej, tylko to jest człowiek, który ma techniczne zrozumienie dla praktycznie każdego aspektu produktów jakie tworzy jego firma. To raz, dwa. Problem moim zdaniem z tym raportem jest taki, że z Cambridge, jakby wracamy do Cambridge, poza tym, że on ekstrapoluje te 37% hash na całą sieć, to jest to, że do hash puli często kontrybuje dużo prywatnych kopaczy. I ja oni na są przykład. ciężko namierzani. Tak, yeah. ciężko, Oni są ciężko namierzalni. Nie wiemy z jakiego no, wysokości do, do, Dobrze, że powiedziałeś, że jesteśmy ciężko namierzalni, więc z Wojtkiem się przedstawiliśmy bardzo ładnie, że to ja, dobry, ja, ja, ja i, i... Bitcoiny. Ale tak, nie robimy okay, nic nielegalnego. Okay. A poza tym, Ale... e, prawda jest taka, że ja na przykład. Panie e, doktorze, ja mam na wszystko papiery. E, a ja chciałem Panie jeszcze policja, tylko powiedzieć, właściwie bo to jest ważne, myślę, że ja owszem kopię Bitcoiny i tu 24H praktycznie, poza nagraniami podcastów i tak dalej, o czym już mówiłem. Natomiast, e, żeby żeby wyjąć argument właśnie kwestii pochodzenia prądu, który jest właśnie reinwestowany, czy zamieniany, tak jak mówiłeś, na asety. Masz bieżnie podłączoną. Do... Nie, nie chciałbym, ale, ale aż tak nie. Natomiast ja akurat płacę, specjalnie płacę dodatkowe tam 7 zeta miesięcznie, po to, żeby, bo mam taką umowę w Innoji i wiem, że jakby Innoji jest zobowiązane do zakupienia Takiej ilości energii, z, właśnie z OZE, jaką moje mieszkanie tutaj, wiesz, wykorzystuje. Mhm. I, i, jakby no I ja uważam, że to jest. Jest to jakiś sposób na takie poczucie, że okej, okay, robię coś w miarę dobrego. Nie? W sensie, że ja się czuję z tym ok Uważam, że to jest w porządku dla planety, i fajnie, że taka opcja w ogóle jest dziwię się, że muszę za to dopłacać, ale no, załóżmy, że okej, okay, nie, jakby trudno. No żyjesz w Polsce. No żyję w Polsce i jakby wiadomo, że to różnie bywa, ale przynajmniej mam takie poczucie, że okej, okay, ja sobie mogę tutaj na tym prądzie kopać i tak dalej i kurde, zapotrzebowanie na energię będzie coraz większe. Cały czas. Bitcoina czy ogólnie? Ogólnie wiesz, jakby. Oczywiście. Więc yy, I Bitcoin też będzie rósł. No generalnie to, to, to... trzeba zdać, tak, on będzie rósł jeszcze przez chwilę, ale potem znowu będzie spadał. Mm -hmm. Nie tak jak spadał w 2018-2019 roku, bo cena zacznie spadać, a to jest bardziej niż nieuniknione. Mm -hmm. Cena zacznie spadać, no to powtórzy się ten cykl, o którym mówiłem. Jest coś takiego, co się nazywa Bitcoin Super Cycle. I ten super cykl polega na tym, że co cztery lata jest halving, czyli obcięcie nagrody za kopanie o połowę. Ty jako kopacz pewnie wiesz, że istnieje Jeszcze, coś jeszcze nie odczułem tego, ale. <laughs> Tak, no, ja już byłem świadkiem jakby dwóch halvingów. Znaczy dwa halvingi, od kiedy interesuje się krypto tak w zasadzie, że takie faktycznie się interesuje. Okay. I to jest najlepsze zabezpieczenie przed tym, żeby ludzie, którzy operują na drogim prądzie, a drogim prądem coraz częściej staje się kopalny prąd, tak? Mm -hmm. i ludzie, którzy mają stary, przestarzały sprzęt, zostali wycięci z sieci. im się po prostu nie opłaca już kopać. No tak. Bo ich marża tak. jest za mała. I to się dzieje co, co średnio co 4 lata. I aktualnie nagroda z kopania bitcoina to jest 6,5 bitcoina. I zawsze jest fajne wyrównanie, jest wtedy, zazwyczaj cena trochę spada, żeby, bo jakby stare kopalnie się pozbywają bitcoinu, żeby po prostu jakby ostatnim tchnieniem wyjść, wyjść z tego, wyjść z rynku. Wtedy jest też właśnie difficulty adjustment. W dół, i jakby to jest motorem tego, żeby stworzyć same koparki, coraz bardziej wydajne. Taka ciekawostka. Też dużym ostatnio czytałem na BBC odnośnie tego tematu, że jakiś ekspert się wypowiedział, że sama idea kopania, tak, zabezpieczania sieci jest wbrew wydajności. Tak jakby wychodzi z założenia, że nie opłaca się modernizować sprzętu, bo musisz wtedy rywalizować z innym sprzętem, który jest szybszy. Nie wiem, jaki tok myślenia do tego prowadził, ale generalnie przez ostatnie lata to jest, nie, nie można zaprzeczyć temu, że jest e, wzrost ceny bitcoina napędza to, żeby urządzenia do jego kopania, tak, bo to zazwyczaj są wyspecjalizowane tak zwane asic e, czyli e, no, procesory, które specjalnie są hardware'owo zaprojektowane tak, żeby przyspieszyć e, rozwiązywanie Zagadki. Ale to, czy, czy, czy to bo jakby ja znam rozwiązania takie, że takich koparek dużych, powiedzmy, że zawiesz setki mm -hmm. tysięcy, które po prostu polegają na z na wielu kart graficznych, bo one mają chyba najlepsze statystyki. Nie wiem, czy, czy, czy jest jeszcze coś bardziej customowego? Cało tak, jest, tak? oczywiście. Są są, to są się nazywa S9Bit. Antminer Antminer S9 na przykład teraz chyba S19. I ciekawostka jest taka, że między S9 a S19 masz 10 generacji różnicy, tak? Oh I to o, o S19 bierze S19 bierze mniej więcej dwa razy więcej prądu Co, co S9, ale jej output w hashrate jest 10 razy większy. Wow, ok, ok. I to są, co będzie... robi te procesory w takim razie, To są jakieś w Chinach to są kastumowe procesy. Wow. Są firmy, które się specjalizują yes. po prostu w tworzeniu koparek jako takich. Mm -hmm, ostatnio mm. jest problem w ogóle na rynku półprzewodników i no, ten to prawda. niewiele ma wspólnego z samym. Samym kopaniem bitcoina, dlatego że półprzewodników jest tak mało na rynku, że automotiv stoi, bo nie jest w stanie składać swoich samochodów mm -hmm. bez procesorów. No, przecież nikt nie uważa, że na procesorach do nawigacji w BMW można kopać bitcoiny wydajnie. <laughs> aktualnie. aktualnie, jakby kopanie Bitcoina, trzeba zdać sobie sprawę, że to jest interes dla dużych ludzi, a, a takie pojedyncze jednostki, jak ty, i tak muszą wejść w jakiś hash -pool, nie? Tak, tak, tak. To tak, tak ja tak, wiem, tak, tak, że, tak. że my jesteśmy członkami jakby większej właśnie tak, haszpula tak. takiego, który jest tworzony trochę wirtualnie. No tak, nie, tak, nie ukrywajmy, jesteśmy częścią społeczności. Jakby znamy się, jesteśmy sąsiadami, tutaj bywamy razem i razem kopiemy tak. bitcoiny, jakby ramię tak. ramię. Oczywiście. Myślę, że jeszcze jedno warto, jeden mit trochę. Czy znaczy jest wiele jeszcze mitów, o których możemy dzisiaj rozmawiać, ale ten jeden jeszcze warto odczarować, dlatego że. Często mówi się, że Chinom nie zależy na tym, żeby być net zero i tak dalej. Co No oczywiście to jest kraj rozwijający się, on cały czas ma w planie budowę i będzie budował jeszcze więcej węglowych, węglowych elektrowni, ale. Na tym, w tym samym momencie to jest jeden albo największy, albo jeden z największych dostawców energii, właśnie hydroenergii. Jest jeden z największych, e, posiada największy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie. E, no i news z 5 chyba marca tego roku. E, jego, jeden z jego prowincji, tak zwana, znaczy tak zwana, która się nazywa wewnętrzna Mongolia, została, znaczy będzie tam wprowadzony ban. Na kopania właśnie, dlatego że tam dużo źródeł energii jest kopalnych. No, jakby A. widzi komunistyczny zarząd komunistycznej partii Chin widzi, że to jest problem, no i po prostu przyszpili przy, przy ich. i Oni się powoli przenoszą to z do Xinjiangu czy do Sichuanu właśnie. Więc to też nie jest tak, że Chiny nic nie robią z tym, że się kopie. Dużo, dużo jest kopania na Islandii, gdzie po prostu jest masa energii z. Mhm z geotermicznych źródeł. Żeby tak. zdać sobie sprawę, jak tania jest to energia, to był taki okres, w, to chyba nie aż tak dawno temu, że w związku z nadwyżką energii, która była ze źródeł geotermalnych na Islandii, brano um, surowiec, aluminium, wywożono go z Chin do, do Islandii e, i tam go przerabiano i Stamtąd dopiero jakby wracał, bo przerobienia Boże, aluminium no pod i, I to się opłacało. opłacało się no, transportować i... goły tak, surowiec tak, obrabiać go na Islandii tak, i z powrotem, tak, mm -hmm. żeby wracał, i ja tak, nie mogę. Tak. tak, też trzeba zdać sobie sprawę, że na przykład zostają otwarte elektrownie w miejscach, gdzie istnieje jakiś przemysł i ten przemysł już nie istnieje. istnieje. I, i, I to jest też idealne miejsce na to, żeby podpiąć się taki ta, taką. Ee, Kopalnią, bo kopalnię zmieścisz w paru kontenerach, nawet taką naprawdę dużą mm -hmm. kopalnię zmieścisz w paru kontenerach. Podjeżdżasz, rozstawiasz się pod taką e, elektrownią, która na przykład operuje tylko na 70% swojej mocy e, i stabilizujesz tą siatkę. Nie? Bo To, to też, też jest ważne zagadnienie, żeby rozumieć, jak działa siatka, i jeżeli ktoś chce zrozumieć, jak działa siatka, to polecam prześledzić, co dokładnie stało się w Teksasie 3 e, mm -hmm. tygodnia lutego. Nie? Dlaczego siatka musi wyłączać na przykład, wyłączać sporą część loadu, tak? robić blackouty na przykład na parę dzielnic, żeby nie spadła częstotliwość prądu poniżej tam, nie wiem, 58 Hz. Co się dzieje, kiedy spada? A czasami trzeba podłączać, żeby wyrównać w drugą stronę. Także to zagadnienie energetyczne jest dużo bardziej skomplikowane niż ciąg myślowy na zasadzie Bitcoin nie dużo energii. My tworzymy światowo tworzymy energię z, głównie z paliw kopalnych, więc Bitcoin służy do podgrzewania planety. Nie, to jest delikatnie mówiąc tak zwany Lazy research. Mhm. I, I jeden z najlepszych artykułów, jaki przeczytałem na temat samego Bitcoina i kopania. To jest, jego ja go wam wam zresztą do opisu odcinku z 2018 roku i on mówi, jego tytuł brzmi Be aware of Lacy Research. To jest jeden z najfajniejszych artykułów, jakie przeczytałem, bo faktycznie chłopaki się wzięli za to, żeby skontaktować się z kopalniami, żeby prześledzić na przykład zamówienia dotyczące właśnie urządzeń do kopania i tak dalej. I oni wyestymowali tak rafli, 75% hash rate'ów w 2018 roku pochodził z. z, z źródeł odnawialnych, nie? O, proszę. I, I jakby powtórzyli to, co słyszysz z każdej strony, ludzi, którzy są tym zainteresowani. Najwięcej, najtaniej energii jest przy, przy hydroelektronie. mhm. Mm mm -hmm. Kurde, cool, mega, mega ciekawe i, i, i zupełnie, wiesz, pokazuje nową perspektywę. Ja jeszcze wrócę tylko do tego, do tej kwestii siatki i utrzymywania jej, mm -hmm. że, że jakby duże wahania są bardzo niezdrowe dla, dla całej siatki, czy to w jedną, czy w drugą stronę, właśnie tak jak mówiłeś z Teksasem, że z jednej strony czasem trzeba coś... Podłączyć co pobiera prąd, żeby właśnie ustabilizować siatkę. Tak, albo albo wyłączyć generatory. A, dokładnie. A y, tak. dlatego, że y, dlaczego nie za dobrym pomysłem jest też tak zwany y, wyłącz światło dla Ziemi. Jakby ta, ta tak, cała tak, akcja, tak, nie? Tak, żeby tak, ona tak. też jest niezdrowa tak. dla, dla siatki i może być tak, jeszcze gorsza. Sobie... Dokładnie, niż, tak. niż jakby. Trzeba zdać sobie sprawę, że siatka jest. To jak produkujemy energię, jest real time. Mhm ponieważ nie mamy sposobów... Odpowiednio możliwych do skalowania i, i tanich, żeby magazynować energię chociaż Tesla to Zwiatka, robi, nie? W sensie to No robi, to, swoje... zrobiła to w Australii raz na powerpackach. Nie? Mm -hmm. To by the way, wyobraź sobie ile metali ziem rzadkich z równie trujących regionów w Chinach zostało wydobytych, żeby zrobić ten, tą plantację. To też prawda. No nie ma, naprawdę nie ma idealnego rozwiązania. No nie ma, nie ma, no, nie, nie dasz rady. Ciekawostka też akurat w, jak przygotowując się, Przygotowując się do tego podcastu, napotkałem badanie, które wykazuje, że 10% światowego, światowego zapotrzebowania na energię jest już zużywane albo zaraz będzie na klimatyzację. Jakoś nie słyszę, żeby ludzie mówili, że jestem ekologiczny, bo korzystam z klimatyzacji. Albo możecie to o, powiedzieć? Ja słyszałem, widziałem na Twitterze, faktycznie, ale to w bańce znowu, więc jakby musimy no to pamiętać, tak. że okay. widziałem ludzi, którzy stwierdzili, że um, oni nie kupią klimatyzacji do swojego mieszkania, bo chcą być ekologiczni i to było w Stanach, nie? Jakby, ale to okay. znowu banieczka i wziąłem jednego takiego Twittera. No, rozumiem. Znaczy, no, w Stanach zależy w którym stanie, ale na przykład ja nie mam serca pojechać do Bangkoku i powiedzieć, yy, Tają, że mają wyłączyć klimatyzację, to nie jest zdrowo. Jak cały ich rozwój się wziął z tego, że oni potrafią w końcu funkcjonować w biurach i mają schłodzone po prostu. A tam przyginają z tą klimat klimą. Jak byłem w Tajlandii, to naprawdę znaczy, jest tak gdzieś, zimno, że Jezu. jest. Bardzo ciepło, to jest bardzo zimno. No najbardziej prawda. rozbiło w Las Vegas, jak było 50 stopni na parkingu przed centrum handlowym, a w centrum handlowym 17. Co? to jest wiesz, katar od razu nie? to jest niesamowite no. jak oni funkcjonują a ja jeszcze tylko opowiem, że jak byłem w Nowym Jorku to mm, mieliśmy okna na dwie strony jedne na ulicę, a, a drugie na takie podwórze jakby wiesz, takie typowo amerykańskie podwórze, gdzie masz po prostu y, taką trochę mhm. studnię otoczoną y, dość wysokimi budynkami mieszkalnymi i tam nie dało się otworzyć okna bo otwierałeś okno i szum które generowały właśnie klimatyzatory, był nie do wytrzymania. Tak. To było tak głośne, ja byłem w szoku. I absolutnie każde, każde. Pomieszczenie w ogóle miało swój klimatyzator, i to, to dla mnie było takie wow, kurde, strasznie lubię zimę. <grym> zimne tak, powietrze. Tak, tak. W Polsce chyba tego tak, to nie jest aż tak popularne, zresztą wystarczy się rozejrzeć. No nie, no to jest cią, to. Cią, cią, Ciągle luksusowa rzecz do mieszkania. No to prawda, to prawda. Szczególnie, że w Polsce w każdym... nie mamy takich wahań chyba temperatury, w sensie wie, że nie, no, nie jest aż tak gorąco. Chociaż no, te, myślę, ostatnie że to. To jest No właśnie, to nas czeka. Osta więc... nie, ostatnie lata były w miarę płaskie, ale 2-3 lata temu było naprawdę. Ciężko. No. Ja, ja pamiętam to lato, kiedy ja byłem w Londynie i Wojtek mi pisał, że ma 37 stopni, a u mnie było 22. <grym> no, tak, tak było. Było tak rzeczywiście. No, a co do samej godziny dla Ziemi, tak, no bo jeżeli nagle odłączymy systemowi odpowiednio dużo, no to on się może zdestabilizować. A urządzenia? A urządzenia prądotwórcze, jeżeli wypadną z fazy, jeżeli im spadnie za bardzo częstotliwość, no to po prostu się popsują. I wyłączą się całkowicie, a przecież włączenie niektórych elektrowni to jest kwestia dni. Mm -hmm. nie. Także trzeba sobie zdawać sprawę, że to jest bardzo delikatny system oparty na reagowaniu na bieżąco na zapotrzebowanie. W dodatku jest o paterny Na przykład wiadomo, że nie jak wszyscy wracają z pracy, no to no tak. zużycie wzrasta, i tak dalej. Jasne, tak dalej. jasne. I to są takie, no jest mnóstwo takich niuansów, tak samo jak znalazłem badanie, które wskazuje, że w Ameryce światełka e, na święta, Świąteczne? nie? Mhm. No, tak, tak. No to wyszło Rafli trochę ponad 60 terowatogodzin w ciągu roku. No to Cambridge, Cambridge'owska analiza mówi o 120, moim zdaniem jest delikatnie zawyżona, tak obstawiam wow. o 100 faktycznie terowat, czyli połowa tego, co zużywa Bitcoin. No i też wydaje mi się, że to jest też dobry moment, żeby zdać sobie sprawę, co Bitcoin zastępuje, nie? Jakby co on próbuje zastąpić. No właśnie, bo to się tak wydaje, tak. że to jest taka zabawka tak, dla to jest, geeków to jest dużo, no, i że niby tak, tak. sztuczne pieniądze, nie? Jakby to jest wszystko, tak, co ludzie wiedzą. Tak, tak. A Bitcoin jakby jego ambicją, jakby Bitcoin jest chodzącym eksperymentem, który udowadnia, że można próbować zastąpić walutę światową i w Światowy Store of Value czymś, co jest elektroniczne, w pełni elektroniczne i zdecentralizowane. I wartość tego, moim zdaniem, jest nie do przecenienia, dlatego że w pewien sposób w dniu dzisiejszym każdy z nas jest powiązany, podlega pod system finansowy oparty o tak zwanego petrodolara. I o system bankowy oparty o tego petrodolara, i o system finansowy oparty o złoto, znaczy w, trzymane w, 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 w skarbcach banków centralnych, bo jak będzie, nie możemy liczyć na walutę, która jest pegowana w jakiejkolwiek formie do złota już teraz. No to możemy sobie wyobrazić, że to, co Bitcoin robi, to jest próba zastąpienia chociażby samego sektora bankowego, czyli wszystkich budynków, całego betonu, który został wyla wylany na te budynki, wszystkich oddziałów, wszystkich serwerowni, wszystkich. Mm... Czego, co jeszcze jest związane z systemem, z systemem bankowym. Mnóstwa ludzi, którzy wykonuje pracę, którą teraz może wykonywać sam za pomocą telefonu i tak, no skoro może to wykonać przy pomocy aplikacji na telefonie, to na pewno może to wykonać przy pomocy aplikacji, która operuje na Bitcoinie no I tak, tak dalej. I przelewy tego szybkie, of... a nie, że będziesz czekał jeden dzień roboczy. Tak, tak, no, co blok się jest wykonywany co 10 dni. Też innym misconception na temat tego, czym jest Bitcoin jest porównywanie go do wizy. Bitcoin nie jest, nie jest payment procesorem. Tak samo mhm. jak to, że płacisz za hot doga w żabce nie przechodzi przez bank centralny, jakby nie tyka tej warstwy tak zwanego final statement. Tak samo szybkie płatności na bitcoinie, czyli tak zwane warstwa druga, nie będą bezpośrednio przechodzić przez każdy blok. Nie. Aha, czyli jakby, żeby, żeby to dać, perspektywę temu dać, czyli jak ja kopię bitcoina, mhm. czyli jestem mhm. częścią utrzymywania tej sieci nie? Jakby tak. i, i to, że ja tam rozwiązuję te matematyczne rzeczy, to sprawia, tak. że... Niektóre sieć jest, bezpieczna. Sieć jest bezpieczna i niektóre jakieś tam y, transakcje y, dzięki temu jakby z, mogą dojść Co do skutku, 10 minut tak? jest dołączany nowy blok tak? dokładnie no. więc y, e, natomiast to, że ja w Żabce kupię hot doga, to nie przelatuje mm. przez mój komputer. Nie? No. Nie, no to jakby to rozwiązuje Visa na swoim poziomie I to jest nadbudówka nad systemy bankowe, takie jak nie wiem SEPA czy, czy SWIFT i tak dalej. No a te z, te z kolei są nadbudówką nad system emisji waluty jako takiej, którym zarządza bank centralny. Nie? No to, to, to sobie bank, weźmy sobie system bankowy, ale jeszcze Bitcoin tak naprawdę jest w pewien sposób zastępuje złoto, czyli cały przemysł jego wydobycia, cały przemysł jego zabezpieczania, cały przemysł jego handlu i transportu. To jest też bardzo dużo energii, która prawdopodobnie pochodzi z bardzo wielu brzydkich, brzydkich, brudnych źródeł. Nie mówiąc o tym, że sam system petrodolara jako taki jest zabezpieczony bardzo dużą ilością demokracji amerykańskiej. Więc jak ktoś chce policzyć ile, ile poszło CO2 za wyprodukowanie jednego z Iluś tam nie, wiem, dziesięciu chyba, e, lotniskowców klasy Nimitz, to polecam sprawdzić. Nie? No tak, 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 to oczywiście, że tak. Bitcoin to jest wchodzącym od dziesięciu lat w kwestii działającym dowodem na to, że można stworzyć system e, trans transakcyjno-store of value e, rozstrzygający, e, który nie potrzebuje nikogo, żeby nim rządzić. Nie? W którym możesz uczestniczyć, możesz przesyłać pieniądze, możesz przesyłać wartość, pamiętając mnemonic phrase, czyli tam kilkanaście słów. I nikt nie jest w stanie tego odebrać. Możesz przekroczyć granicę, mając to w pamięci i wypłacić w Tajlandii. Mhm. W jakimś kantorze. Jasne. Słuchaj, bo, bo dostaliśmy też pytania od naszych słuchaczy, zanim, zanim się spotkaliśmy, więc chciałbym, żebyśmy. Coś mi o tym wiadomo. Tak, żebyśmy przeszli też przez nie. No bo, 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 bo warto, i pytania też są ciekawe. I morfina zadaje ich trzy. Uwielbiam ksywka. <laughs> I mówi tak. Jaka część ekosystemu Bitcoina, czy blockchainu, właściwie nie wiem, nie wiem, czy mogę wymiennie używać. Chyba nie mogę, bo Bitcoin to jest jednak. Mm, no Blockchain mm -hmm. jest technologią, która stoi za tak. Bitcoinem. Nie? Um, I jaka część ekosystemu zostanie z nami na dłużej, a co jest ślepą uliczką? Wydaje mi się, że to pytanie jest bardzo roz rozwojowe. Albo inaczej, odpowiedź na to pytanie rozwija się każdego roku. Mhm. Na przykład trzy e, lata temu był zaląż zalążek czegoś, co dzisiaj nazywamy DeFi, czyli Decentralized Finance, czyli jakby dosłownie próbę e, pod, podkopania idei bankowości poprzez oparcie ją o blockchain. W dużej mierze aktualnie jest to Ethereum. Więc moim zdaniem DeFi jako taki, trzy lata temu no to były jakieś koncepty na jego temat, teraz już po prostu to jest działający, działający rynek e, różnych projektów i DeFi moim zdaniem zostanie. NFT-ki moim zdaniem też zostaną, chociaż będą miały swój wystrzał popularności, potem będą miały spadek popularności, ale uważam, że w połączeniu z gamingiem, e, z sukcesem tego, co przed chwilą Orzech pokazywał, czyli kart e, Pokémonów mhm. skórek e, faktycznie e, cyfrowych e, dzieł sztuki, NFT-ki zostaną z nami na dłużej. A bo ja tylko dorzucę, że orzech będzie, jak będzie miał super kartę jakąś, to będzie mógł ją sprzedać mhm. jako NFT e, mhm. i, i to będzie niezależne od tego, czy, e, czy producent Pokemonów e, stworzył dla, do tego jakikolwiek marketplace. Nie? Że to wyjdzie, jakby będzie, będzie trochę niezależne. Tak, no jakby ideą NFTK jest taka, że na podstawie metadanych tworzysz niepodrabialny token, który istnieje aktualnie na sieci mm -hmm, Ethereum. Mm -hmm. I jeżeli masz jego własność, to, to jest dowód na to, że ty posiadasz, jesteś właścicielem tego tokena. To jest dosyć abstrakcyjne i nawet dla osoby zaawansowanej technologicznie może wydawać się absurdalne, no bo jak to? Znaczy, przecież mogę sobie to skopiować. No już no się właśnie z Orzechem o tym rozmawiali, tak, tak. że no tak, można skopiować ale, ale no, to nie Możesz, jest, ale oginał. nie do końca. <laughs> to, ale to tak. jest tak, jak z monalizm, ważne, nie? nie? Tak, tak. Myślę, że ważną częścią jest to, żeby połączyć ideę nft z IPFS-em, czyli z decentralizowanym storage'em, tak żeby nie można było po prostu usunąć pliku, który hmm. nawiązuje do jakiegoś nft nie? No, bo IPFS no to jest jakby blockchain dla, 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 dla po, jezus, dysków twardych, tak muszę powiedzieć. Dla przestrzeni na pliki, nie? Czyli taka chmura, ale blockchainowa. Tak, taka zdecentralizowana. Okay. No tak, że nie, nie możesz po prostu sobie wziąć i usunąć, zawsze będzie ślad. No to to wydaje mi się, że kwestią czasu są rozwiązania właśnie, znaczy, no to już one istnieją, typu, znaczy warstwy drugiej, czyli właśnie szybkich płatności. Ethereum jest w trakcie przejścia na Ethereum 2.0, czyli wyskalowania się przez sharding i oparcie się o proof of stake. Poczekaj, poczekaj, bo co to znaczy sharding? Sharding to jest trochę inny, znaczy to jest jedna z metod skalowania blockchaina i nie chciałem wchodzić w detale, to jest strasznie trudna rzecz, ale dzisiaj Vitalik wrzucił, czyli jakby szef fundacji Ethereum wrzucił bardzo fajny artykuł, który wyjaśnia czym jest sharding. Ale long story short polega na tym, żeby przyspieszyć działanie Ethereum, żeby wykonywało dużo więcej transakcji poprzez, poprzez dzielenie, szardowanie e, bloków. E, ale mogę dać link w opisie, tylko ostrzegam, że to jest lektura dosyć no, wymagająca technicznie. Spoko, wierzymy w naszych słuchaczy. Ja nie wiem, czy przebrnę, ale spróbujemy. Tak, wydaje mi się, że też dużo... E, Dużo przed nami jest zastosowań, których teraz my nie wyobrażamy. Takim najbardziej obvious dla blockchaina jest migracja ksiąg wieczystych hmm. na przykład. Mm -hmm. e, winów w autach, żeby nie można było kręcić liczników. Ehm, śledzenia, trochę już o tym rozmawialiśmy, śledzenia źródeł nie wiem, metali, ziem rzadkich czy ogólnie kruszców, czy towarów, żeby wiedzieć skąd przybywały, nie można było... diament, to jestem tak, w stanie tak, prześledzić wiedział, dokładnie że nie... z której... Tak, tak. Mhm. Żeby... Kobarko, żeby nie było tak, że on że jest krwawym diamentem, Jasne. jakby używając tytułu filmu. Um, no, w ogóle jest idea, tak a propos pytania, jest jeszcze idea Virgin Bitcoin. I idea Virgin Bitcoin ma dwie albo trzy definicje. Pierwsza definicja to jest taka, że Virgin Bitcoin to jest bitcoin, który został wykopany i przetransferowany do pierwszego woleta, i wtedy jest Virgin. Wtedy masz pewność, że on nie, wiem, nie oparł się o, o czarny rynek, mhm. że nie został użyty do jakichś tam niecnych rzeczy. No i są fani rozszerzania tej definicji o to, żeby Virgin Bitcoin oznaczał też Bitcoina, który został wykopany przez e, kopalnię, która bierze prąd, który jest zielony nie? na przykład. No, okay. Także generalnie mm -hmm. parcie, same, sa, parcie samego, samej e, przestrzeni blockchainowej e, w stronę zielonej energii jest, bo jakby ona rozumie, e, ludzie rozumieją, właściciele kopalni i tak dalej, że e, zielone jest trendy, jakby to jest kierunek, w którym musimy podążać. No jasne. I tak długo, jak będziemy, jak cena energii ze źródeł odnawialnych będzie spadać, ona będzie spadać. Widać, że spada na przestrzeni ostatnich 10 lat. Teraz ostatnio e... były newsy, że, że farmy wiatrowe, że prąd z farm wiatrowych w Stanach jest tańszy niż z tak. węgla, nie? No to można zakładać, że jeżeli jest tańszy, to gdzie pójdą kopacze? No, pójdą pod te wiatraki. Pod wiatraki. Tak? <laughs> Dokładnie. No. Ale jest coś takiego, bo też wydaje mi się, że właśnie jak takie pomysły jak Virgin Bitcoin się ostaną, no to też będzie parcie kopalni, żeby mieć swój green certificate czy coś takiego. Jasne. Tak jasne. samo jak Apple. Apple nikt nie przymusił, żeby byli net zero, a nazwijcie to greenwashingiem, ale faktycznie idą w to, żeby być net zero. No, no to prawda, to prawda i chyba też jako jedna no. z, z największych korporacji, który No mówi, i mówić to ogłosili, jest z no. kobietą postawioną na dachu, więc jakby to nie może być niepoważne, ani nie może być jakby... Wiecie, tak. że... Wszystkie cool parts of announcement zostały spełnione. Jesteśmy <laughs> tak. zieloni, mamy kobietę na dachu. <laughs> Dokładnie. To, to więc... prawda. No. Drugie pytanie. Czy już skończyłeś? Tak. Bo, bo też nie Ja myślę, że ci... skończyłem. Dobrze. Bo ja mam takie trochę poboczne od siebie trochę, bo zastanawiam mhm. się, po co powstaje tak dużo coinów? Mm. Czy, czy jesteś w stanie jakoś w prosty, mamy już wiesz, prawie 10 tysięcy, tam 9 tysięcy z hakiem coinów mamy. No właśnie. Tak. Dlaczego? W sensie wiesz, no bo wydaje się, że dla zwykłego użytkownika jak ja, no to mi wystarczy mhm. bitcoin de facto. W sensie mhm. jest blockchain, jest bitcoin, możemy się wymieniać Wszystkie spełnia y, potrzeby takiego norma, powiedzmy, że normalnego użytkownika. To dlaczego powstają inne koiny i, 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 i co one wprowadzają innego, że, że w ogóle wiesz, że, że, mhm. że są w stanie zostać na rynku trochę dłużej i znane te y, y, giełdy, y, na przykład Coinbase, wciąga nowe koiny do siebie, tak żeby można było nimi handlować? Mhm. Why? No to jest z tego samego powodu, dlaczego powstają ciągle firmy, które potem są listowane na, na giełdzie, nie wiem, w Nowym Jorku. Generalnie blockchain jest jakby, znaczy nie jakby. Blockchain jest ideą, jest technologią, która, którą można zastosować do naprawdę wielu dziedzin. Tak jak mówię, fakt, że ona zapewnia to, że są przede wszystkim można prześledzić wszystkie transakcje które de facto nie muszą być transakcjami, to może być wymiana towarów, mhm. czy wymiana praw do towaru i tak dalej, ale możesz je prześledzić i fakt, że jest decentralizowana, więc de facto jest niewyłączalna i w dodatku jest nie, niecofalna, więc coraz zostanie wpisane na blok, już zawsze tam zostaje, jest kuszącą propozycją do bycia, tak powiem, disruptive dla wielu, wielu, wielu branż i mnóstwo z tych tych projektów upadnie, mnóstwo z tych projektów nie przetrwa nawet pierwszych tam, dwóch, trzech lat. Ale tak długo jak widzimy zastosowanie tych cech, o których właśnie mówiłem, dla kolejnych różnych branż i kolejnych różnych biznesów, tak długo będą powstawać. Prawdopodobnie będzie ich dużo więcej niż 9, 9 tysięcy, bo to jest tylko token, jest po prostu sposobem po pierwsze, szukania fundingu dla takiego projektu no a po drugie też uczestnictwa w nim. Nie? Czyli wypuszczam akcje de facto, nie? Tak, mhm. no tak, tak, mhm. widzisz. Nawet można powiedzieć, że i pewnie nas czeka tokenizacja giełd, tak jak, tak jak rozmawialiśmy tak, na odcinku tak, tak, o, o GameStop, że, mhm. że idea giełdy jako takiej, która teraz jest w naszej głowie, jest totalnie... Z poprzedniego wieku. Mm -hmm. I prawdopodobnie nowy jej pomysł, a już były. Znam, znam projekty, które próbowały to zrobić. Crowdfoundy też mogą można przenieść na, na, na blockchain. No to jest mnóstwo po prostu tak naprawdę, jak puścisz wodze wyobraźni, to możesz być zaskoczony, że tych koniów jest tylko 9 tysięcy. <laughs> no tak. Tym bardziej, że wiesz, możemy tworzyć blockchainy dla blockchainów, możemy próbować rozwiązywać różne problemy, które teraz istnieją. Tak jak rozmawiałem z Pawłem, zanim przyszedłeś. Są blockchainy, tak zwane multi chainy jak Polkadot czy Atom których główną zaletą jest to, że możesz wpiąć różnego celu i różnych róż, róż, um, Możesz wpiąć paracheiny i to są osobne blockchainy, które mają różne zastosowania. I jakby Polka dba o to, żeby te wszystkie wpięte paracheiny mogły się ze sobą komunikować. To jest też osobny projekt. Okej, hmm. okej. Okay, okay. Dobrze, to drugie pytanie od morfiny. Regulacje prawne versus decentralizacja i wolność internetu jako idei, a także fizycznej niemożliwości cenzurowania czegoś, co już dawno się rozlało po świecie. Eee, Okej, okay, ale co jest pytaniem? No, zakładam, że, że wiesz, że no jakby to... Czy Bitcoina można zbanować? No to odpowiem tak, a mogę ci zabronić zapamiętania twojego mnemonik fraza? No nie, ale możesz mi zakazać no. kopania. Mogę. – Mogę, pewnie, no. ale możesz nie obejść VPN-em. – No pewnie tak. No. Polecamy Surfshark, e, bardzo może... dobry VPN, jakby co. Tak, – W opisie tak, odcinka tak. oczywiście nie wiadomo. wiadomo. – Oczywiście, że można próbować na poziomie kraju zdelegalizować kryptowaluty, tylko że to jest droga donikąd i wydaje mi się, że każdy, kto ma chociaż trochę wyobraźni, rozumie, że banowanie pewnych rzeczy wcale nie ułatwia ich nie, nie, nie ułatwia ich faktycznego zbanowania, jeżeli mówimy o technologii, która jest zdecentralizowana w dobie tak dużej globalizacji, w dobie tego, że mamy VPN, -y, w dobie tego, że mamy bankowość ponadnarodową, bo każdy może sobie założyć konto w jakiejś aplikacji bankowej z innego kraju. I to jest. To jest... Come on, możecie kupić bitcoina już przez Paypala. Musieliby zbanować Paypala albo mm -hmm. ograniczyć pay Paypalowi tą funkcję w Polsce. I można z tym walczyć. I na przykład Stany Zjednoczone upierdliwie z tym walczą dla swoich własnych obywateli I oni nie mogą uczestniczyć na przykład, nie wiem, w inicjalizacji i zbiórkach na, na wiele projektów. Są po prostu wycięci, nie? Hmm. <laughs> bo, nie, bo nie mogą się rozliczyć potem z, z IRS-em. Tylko, że to jest droga do To jest aut autentycznie droga do Tak jak wrzucałem jakiś czas temu na Twittera wykres, jak w Egipcie zbanowano kryptowaluty i nie zmieniło to nic. Nie? No tak. A dalej, była ad adop adopcja. Znaczy, możesz zbanować kryptowaluty w swoim kraju, ale prawdopodobnie bardzo panujesz siebie w uczestnictwie w rewolucji technologicznej, jaką blockchain niesie ze sobą. No, tak, a gdzie wiesz, z drugiej strony y, obok na, zbuzić ci idą słowa, że nasz kraj jest taki nowoczesny i staramy się iść z duchem czasu, nie? No w naszym kraju tak. To, to by w ogóle było dosyć śmieszne, ale e, no nie wiem, ja na przykład uważam, że Amery Amerykanie robią sobie źle, mając taką takie. Tak, tego typu regulacje, że faktycznie są wycięci z wielu przyszłościowych projektów. Mają tam swoje dwie, trzy giełdy, które są jakby zgodne z regulacjami i na nich mogą tradeować, ale jak skaczę sobie po Discordach nowych projektów, które będą wydawane na przykład w tym roku, no to główne pytanie jest takie, gdzie, czy mogę się załapać na, na jakiś tam pi pierwszy, pierwszą sprzedaż tokenów, kiedy jestem z USA? Mhm. Nie. Cześć. Wow. Cześć. Nieźle. No. To mało, że mają słaby internet, to jeszcze wycinają ich z tych coinów. No nieźle. Dobrze, to trzecie pytanie od Morfiny, już ostatnie. Jak szybko zobaczymy globalną adopcję na szeroką skalę? Jak długo jeszcze będzie to temat dla entuzjastów i dużych graczy? Czy może za chwilę czeka nas fala rozwiązań ułatwiających laikom interakcję ze smartkotanktami, kontraktami, dzięki którym nawet nie będą zdawać sobie sprawy, że używają blockchainu? Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że to pytanie trzeba rozłożyć. Po pierwsze, wejście dużych graczy, czyli instytucji, to jest nowość ostatnich 6-8 miesięcy. Tak, tak, to ale właśnie już to są wydarzyło. te ruchy, wydarzyło. o których mówimy, nie? że tu Tesla, tak. e, mhm. ktoś tam jeszcze... No ale tam wiesz, też potężny Munro Capital, węgierskie i tak dalej, potężne Aha. fundusze w amerykańskie, które skupują niesamowitą ilość kryptowalut z rynku. Um. Wydaje mi się, że Morfina powinien spróbować korzystać z Metamaska na przykład. Ma aplikację i extension do Chroma. Mhm. I to jest albo z wallet'a Coinbase'owego. Teraz w tym momencie jesteśmy znacznie dalej niż 3-4 lata, lata temu, podczas ostatniej tak zwanej ICO money. I moim zdaniem już teraz... Ta technologia jest prosta do użytkowania. Strony większości projektów są bardzo straightforward, strony większości projektów są fajnie zaprojektowane, dużo nowocześniej niż jakakolwiek strona banku. To prawda. To no prawda. Tylko, Coinbase jest bardzo z... prosty, jakby ja, dla mnie, ja nie tak jestem przykład, ekspertem nie? jakimś, kumam w ogóle o co chodzi i korzystam. No. Więc. Oczywiście są giełdy, które fatalnie wyglądają. Wydaje mi się, że Binance jest taką giełdą, która wygląda totalnie i jest bardzo nie do przejścia dla, dla lajków i muszą sporo się skupić, żeby robić tam najprostsze rzeczy. No ale to jest, to jest wina UI-owa i samego Coinbase'a. Także tak. Pierwszym krokiem, żeby zrozumieć działanie kryptowalut, to jest oczywiście zrozumienie tego, czym jest klucz prywatny i co tak naprawdę oznacza posiadanie krypto, kryptowaluty na portfelu. No ale potem już jest z górki uczestnictwo właśnie w, w smart kontraktach sieci Ethereum, wydaje się już dosyć prosto ogarnięte, na przykład Uniswap, które się opiera przecież o, o smart kontrakty po wpięciu metamaska jest bardzo prosty w obsłudze. Jest mnóstwo też e, tutoriali na YouTubie, które pokazują jak korzystać właśnie wiem, z, z MetaMask plus Uniswopa. Mhm. Także moim zdaniem globalna adopcja jest bardzo ongoing, jest dużo dalej niż była. E, na najbliższe 2-3 lata, czyli popularyzacja samego DeFi i tak dalej, no pchnie tą sprawę jeszcze do przodu. Właśnie myślę, że, że Morfinie y, przede wszystkim gdzieś tam pod spodem chodziło o, o to, że Blockchain zastąpi jakieś rozwiązania, z których my dzisiaj korzystamy i dzisiaj są przestarzałe. E, nie wiem, te nieszczęsne przelewy SEPA czy cokolwiek, nie? Że jakby... no to już teraz możesz przesłać z giełdy USDT, który przejdzie w parę minut. I to możesz go wysłać na Kubę, gdzie spróbuj wysłać jakąkolwiek <sum> <jakikolwiek sum> inną walutę. Nie? No jasne, tylko że podejrzewam, że może być tak, że wiesz, jakby. Chodzi o wykorzystanie blockchaina do rzeczy, które dzisiaj wykorzystujemy, ale nie są koniecznie wymianą, y, wymianą kryptowaluty. Mhm. Wiesz, o co chodzi, że jakby, y, że technologia blockchainowa wreszcie znajdzie swoje miejsce w innym miejscu niż tylko właśnie mhm. Bitcoin i tak dalej. Mhm. Takie palec w górę, że tak powiem, finger in the air. Estimation powiem, że do pięciu lat. Nie? Do pięciu, wydaje mi się, że za pięć lat od dzisiaj każdy mniej więcej, kto jest podłączony do internetu, o, o, dotknie jakiejś formy blockchaina, jakiegoś formy okay. projektu czy narzędzia, które będzie oparte o blockchain. Nie? Orzeszku, jakbyś mógł w, w kalendarzu zapisać przypomnienie za pięć lat I, i zweryfikujemy tę informację za pięć lat. Czy bitcoin jest już królem świata? Nie wiem, czy będziemy e... wiedzieć, y, o co chodzi. Rozmowa czy każdy człowiek ich... blo y, używa blockchaina. Dotyka blockchaina. Dobra, dotyka. A to jest ciekawe, bardzo ciekawe, bo, bo oczywiście na podstawie my to. Tu... odcinka. <laughs> Ty już piszesz, piszesz. E, właśnie to jest ciekawe, że już wiele teorii, czy, czy takich trochę życzeniowych, może marzeń twoich Michał usłyszeliśmy nie tylko dzisiaj, ale też wcześniej, w, kiedy opowiadałeś o tym właśnie do czego ten blockchain może się przydać de facto. Nie? Jakby mhm. i, i, I rzeczywiście w wielu, wielu przypadkach jest to po prostu zmiana na lepsze, na szybsze, tak. na bezpieczniejsze na nieograniczone mhm. terytorialnie i tak dalej, i tak no, dalej. Pamiętam taki fajny przykład, przepraszam ci wejdę mów w słowo, jak zaczę, zaczę, zaczęła się epidemia. Mhm. I nie, chyba nawet wydaje mi się, że na Twitterze to wrzuciłem, że generalnie blockchain byłby świetną, świetnym miejscem, żeby śledzić zakażenia. zakażenia. Mhm. Bo po pierwsze nie jesteś w stanie tego podrobić. Po drugie z perspektywy trzeciej osoby jest absolutnie anonimowe. Możesz, możesz sprawdzić na blockchainie, ale tylko ja wiedząc, jaki jest mój klucz prywatny, będę wiedział, że ja to ja. A czy trochę nie na, na, nie jest, na podobnej nie, nie, zasadzie nie. te wszystkie apki tracingowe y, chciały działać? No tak, tylko że tam miałeś centralizowaną bazę, nie? a tu tak. musiałbyś to rozproszyć między punkty, które są w jasne. stanie testować. Jasne, jasne. Ale to jest świetny, świetny pomysł, dlatego że po pierwsze jest to niepodrabialne, po drugie jest zanonimowane. Tak, zanonimo, zanonimo, zanonimizowane. Tak, tak, tak. Wiemy. tak, 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 tak. No ja na przykład mogę dostawać tylko kod, klucz prywatny pod postacią kodu QR na telefon, nie? Jakby nigdy Twoje nazwisko mogłoby nie być powiązane z tym faktem. No A potem musisz po prostu się legitymować. No, jakby du dużo. Tak naprawdę, paszport szczepionkowy, którego nie jestem absolutnie fanem, e też można by było bardzo wydajnie zrealizować na blockchainie. On by, jakby, był ponad wszystkie państwa, nie? Bo, mm -hmm. na potrzebował, to nawet blockchain oparty o Ethereum, który by odczytywał, e odczytywał fakt, czy, czy przyszedłeś zakażenie, czy by zostałeś zaszczepiony, czy coś tam innego, nie? Hmm. Hmm. No nieźle, nieźle. Wiesz, anonimizacja tu jest kusząca, ale, ale gdzieś świadomość, że mam, że na telefonie, gdzieś tam mam jakiś QR-kod, który wiesz każdy może odczytać, i jednak wtedy powiązuje to ze mną, nie? Jakby, no bo to jest mój telefon. Ale, ale, ale to dostaje informację tylko taką, czy właśnie, mhm. czy, czy mam przeciwdziała de facto. No, no na przykład. Także tak, generalnie uważam, że wiele, wiele dziedzin naszego życia jest przestarzałych i, i scentralizowanych głównie, i jakby rewolucja, która idzie z tak zwanym Web3, czyli z ogólnie pojętą decentralizacją, no, wiele, wiele branż zmieni nie do poznania. A czy myślisz, że, że tak już schodząc naprawdę na takie bardzo, bardzo takie polskie myślenie, czy na tym bitcoinie też trzeba się zarobić dobrze? Zależy, jaki masz, jaką masz perspektywę czasową. Nie? Ja pamiętam, jak sobie tak liczyłem um, dwa lata temu, porównując poprzednie skoki cenowe w CyperCyclus, no to liczyłem, że tak 75 tysięcy dolarów za bitcoina, to już to będzie taki szczyt, szczyt. Mhm. Ale od tamtego czasu zobaczyłem, że są inne wskaźniki, które fajnie pokazują i mniej więcej przewidują, kiedy rynek się przegrzewa. E, więc odpowiem Ci bardzo po polsku. No, no tak albo nie. <noise> to, to bardziej brzmi jak, <noise> Bardzo mi się podoba, jak... że, nie ma że nie ma tutaj porady finansowej, bo byśmy poszli do pierdla oczywiście. Natomiast bardzo tak. mi się... No, panie, no wie pan, yy, no da się zarobić, albo nie da się zarobić, no. Albo wygrasz, albo przegrasz. <noise> bardzo fajnie. <noise> e, Także czas zdać sobie sprawę, że tak jak mówiłem, Bitcoin istnieje w jakichś cyklach i... No te cykle są związane właśnie z halvingiem. Każdy cykl jest trochę inny i każdy cykl jest trochę też e, pod spodem tego cyklu, są inne e, motywacje. Tak jak w 2017 roku, no to był szał na ICO, które jako sposób zbierania kapitału się po prostu nie przetrwały i, i zostały przemodernizowane w trochę inne, inne metody zbierania kapitału przez projekty. Na szczęście, nie? bo to jakby ICO samo w sobie dawało bardzo duże pole do popisu dla różnego rodzaju skamerów uh -huh, uh -huh. i tak dalej. No, żeby powiedzieć, że W tym supercyklu widzimy, że jego głównym motorem napędowym są instytucje, tak duże fundusze, które mają no, nie, niewyobrażalne dla nas zasoby gotówkowe i po prostu pompują. Też jakby to jest hedge przeciwko dewaluacji de de dolara. Nie? To nie jest tak, że fundusze nie widzą, że, że, że dolar sam w sobie traci na wartości względem tam, nie wiem, na przykład ropy, czy, czy tak zwanych commodities i, i tak dalej. I oni też będą próbować uciec od, przed inflacją do właśnie czegoś takiego jak Bitcoin, nie? Między innymi, oczywiście. To nie jest tak, że oni teraz skupują, nie wiem, za 100% swojego, mhm. swoich pieniędzy, nie? Ale no, tam 2 do 3%, tylko że jak mówimy o funduszach, które mają po 10 miliardów i tak dalej, to są kosmiczne kwoty. No i każdy taki zakup, rozumiem, że będzie miał odzwierciedlenie na rynku, nie? No, ja polecam na no przykład sprawę. Są konta na Twitterze, które na przykład informują o tym, że Way na poziomie to, to akurat jest dotyczące przesuwania okay. dużych, dużych kwot między portfelami, też warto śledzić, nie? ale no są konta, które informują o tym, że na przykład jakiś fundusz kupił 1000 bitcoinów po cenie 55 tysięcy dolarów. Mm -hmm. To jeżeli jakiś fundusz inwestuje w bitcoina na cenie 55 tysięcy dolarów, tak dużą kwotą, no bo to jest 1000 razy 60 tysięcy, to jest ile? 6 milionów. Mm -hmm dolarów, eee, Tak? 60 nie, więcej. milionów. Więcej, 60 milionów dolarów. Eee, no to można sobie wyobrazić, że jakby oni zakładają, że ta cena będzie rosnąć. Nie? Można też na przykład obserwować to, czy mm, kopacze sprzedają. Mhm. Jeżeli netto akumulują, no to też jakby akumulują, z myślą o tym, że cena wzrośnie i tak dalej. Jest dużo metry. W każdym razie trzeba zdawać sobie sprawę, że bitcoin jest w takich tak zwanych supercyklach. I te supercykle są bardzo gwałtowne, trwają kilkanaście miesięcy. Mhm. A potem zazwyczaj chodzi do straty od 80 do 90% wartości. No, shit, ale później. Następuje 3-letnia zima. No, a potem jest następny supercykl. No, tak. no tak. Przynajmniej tak to do tej pory wyglądało i na razie się sprawdza. Czyli bardzo prosta zależność. Jak bardzo spadło, to czekaj. Tak. Jak tak. masz szansę. A czasy. jak bardzo spadło, to, <laughs> bardzo spadło, to kupuj. Nie? Generalnie polecam oglądać wykresy na, du na dużym timeframe'ie, takim naprawdę mm -hmm. sięgającym co najmniej 24 miesiące. Jasne, jasne. Ja też zawsze tak przeglądam, bo jak widzę wy wykres z dzisiaj to jednak jest troszeczkę za mało, żeby podejmować no, jakiekolwiek decyzje. Trzeba być traderem, żeby oglądać wykres na świeczkach 15 minut. No, dokładnie. Dokładnie. Mm. Zgadnijcie, kto się okazało właśnie, że kupuj na górce. Ty. Mhm. Właśnie widzę, że, że, że 13 marca Bitcoin był za 240 prawie tysięcy złotych I, i teraz spadł na 220, czyli jakby nie jakoś super dużo, duża różnica mimo wszystko, szczególnie przy takich małych kwotach, jakimi operujemy, ale dalej kupiłem na górce. No wiadomo. Ja na przykład mam takie poczucie, że przez to, że Wszystkie bitcoiny, które ja posiadam, to, to też nie jest ich dużo. Umówmy się, jakby ja mam chyba na razie dwa, dwa i pół koła. Nie? Dwa bitcoiny. Nie, no tak, dwa bitcoiny oczywiście. Nie, no, dwa, tak. do, dokładnie mam w bitcoinach, bo mam w Ethereum i w bitcoinach mam. Ethereum kupiłem za własną gotówkę i mam tam 200 zł zarobiłem na razie, a kupiłem za 400 coś złotych. Natomiast bitcoina mam 2100 zł teraz wartość, a wykopałem... 1800, nie? Więc, jakby też jest wartość Wojtek, po, po, dzisiejszym, po dzisiejszym odcinku powinniście bardziej powiedzieć, że um, za utrzymanie. Prawdziwości sieci Bitcoinów tak. i tego, żeby nie załamał się tak. e bitcoinowy system blockchainowy, e Otrzymałeś wynagrodzenie tak. wysokości nieopodatkowanych Bitcoinów e w kwocie. Jeszcze W kwocie równo, e równo coś, tak, tam, tak, coś tam, coś tam. Ale, ale świadomość tego, że nie kupuję tych Bitcoinów, więc jestem trochę zwolniony z tego ryzyka, nie? że jakby ja muszę śledzić jako Kopacz, powiedzmy, muszę śledzić tylko, czy i ile mniej więcej tego prądu zabieram i jaki to jest koszt, nie? i czy po prostu wychodzę dalej na zero. Lub znaczy nie na zero, tylko na plus, no bo wiadomo, że chciałoby się jednak zarabiać. I to jest jedyna rzecz, którą muszę śledzić. I później tylko patrzę, wiesz, jakby ile warte są moje wykopane już bitcoiny. I jak będą warte dużo, to sobie je sprzedam. Jak będą warte mało, no to poczekam, aż, aż wzrosną. Nie jakby... będę kopał więcej, bo a... trudność kopania spadnie. A to tak, chociaż ja mam, wiesz, ja mam ustawione. Kop, ile dasz radę. Więc... Tak, tak, ale jakby trudność sieci spada, więc będziesz miał większy przychód. No tak, no to więc, więc wtedy jakby troszeczkę z automatu mi to wszystko urośnie. I to też jest bardzo przyjemne. W sensie ja jako kopacz naprawdę muszę myśleć o dużo mniejszej liczbie jakby czynników. Bo de facto no, te bitcoiny się pojawiają. No, to jest trochę pasyfinką i to jest bardzo przyjemne w sensie naprawdę. Ja największym, minus, największym minusem kupania bitcoinów, jaki chciałbym um, tutaj powiedzieć, przyznać się towarzystwie, jest to: ja mam tutaj taki mały termometr. Wy widzicie, ponieważ jesteśmy na kamerze, mam tutaj taki malutki termometr, który on sobie stoi, po prostu, że pokazuje mi, jaka jest temperatura w, w pokoju, w którym siedzę. Ja lubię jakieś komfortowe 21-22 stopnie. To jest tak, że można właśnie w koszulce, w t-shirt, tak jak jest, sobie siedzieć. Jest przez to, że kopią się Bitcoiny, w tym momencie jest 25 stopni w pokoju. Um, więc to jest jedyny minus. A najgorsze jest to. Najgorsze, przepraszam, zrzuciłem te termin. Właśnie Najgorsze jest to, że jak dzisiaj rano wszedłem do biura, no bo oczywiście w nocy on sobie też kopie te Bitcoiny na spokojniutko, wchodzę sobie do biura rano. I było 28 stopni. Wow. Było zamknięte okno, komputer Darum stoi. Wasauna. Tak, komputer stoi, no tak, jakby, że ma oczywiście e, możliwość wietrzenia się, no ale ergo, jak się wietrzy, to wtedy cały pokój robi się troszeczkę cieplejszy, nie? Więc mamy w tym momencie. Zastanawiam e, się, jakby, co, co z tym zrobić, ale chyba niewiele dlatego, z tym mogli dlatego zrobić. Dlatego no. Islandia była taka, taka popularna w kopaniu Bitcoin, bo masz klimatyzację za darmo. No, 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 prawda. Prawda. no prawda, to prawda. Ale są tacy, znam, zresztą Martin, znany nam wąsacz, bardzo aktywny na jesłos.kl na naszym telegramowym kanale. Kiedyś wrzucał chyba na forum akurat info, że jakiś jego znajomy, zrobił sobie taką instalację, że ma faktycznie koparkę w domu, ale z jednej strony zasilają panelami słonecznymi, więc nie ma w ogóle problemu z tym, wiesz, skąd idzie prąd? Plus koparka sama w sobie dodatkowo Ogrzewa podgrzewa mu. mu dom. To znaczy, że ma tak zrobioną mhm. instalację, że faktycznie wykorzystuje wszystkie możliwości i jakby wszystkie, no, no całą tą, no całą, prawie nie całą, kupię. ale dużo energii, która no. powstaje właśnie przy kopaniu, wykorzystuje do, no to jest do bardzo ogrzewania mądre. domu. To jest świetne, to absolutnie w ogóle no to genialny pomysł. Nie? No Dziwię się, że jeszcze nie, pa nie, pytało pyta nie, nie padło pytanie, co się stanie, kiedy ostatni bitcoin zostanie wykopany. No to jakby, co się stanie, jak ostatni bitcoin zostanie wykopany? <grym> <grym> bo właśnie, bo. bo, bo, bo jakby, no to są lada świetlne od teraz, nie? No bo, A znaczy, można wiesz, powiedzieć, że tak za 30 lat, coś takiego. Znaczy, tak. bo mamy rozmowy na temat tego, że mamy waluty, które mają hard capa, jak Bitcoin właśnie, że nie będzie więcej niż ileś tam, 27 milionów? Milion? 21 milionów. Tak, tak. E, ale mamy też waluty, które tego capa nie mają po prostu, będą no tworzyły mają. się. Nie mają, Tak, no i pytanie jest takie, czy z perspektywy... Tutaj, tutaj wchodzi ekonomia, nie? Które z tych będą sensowniejsze, czy które nich są sensowniejsze do tego, żeby wrócić. Nie wiem, pieniądze. czy jesteś w stanie odpowiedzieć, że są sensowniejsze, nie? No jakby Bitcoin docelowo, jeżeli podam. 2100 ruchu... rok chyba będzie ostatni Bitcoin. No, by pan... tak, być może. No. Także nie, 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 nie wiemy tak naprawdę. To, to jest tak odległa data... Tego, że jakby ciężko nawet zdawać sobie sprawę, jaka będzie cena bitcoina, jakie będą źródła energii wtedy popularne, jakie będą urządzenia do kopania samego, zgadujemy, że będą wielokrotnie bardziej wydajne niż to, co mamy dzisiaj. No ale jeżeli chodzi o za, za zamysł, jest taki, że bitcoin będzie się w stanie utrzymywać z samych, z samych transakcji, tak. No, bo jakby płacisz transakcje za każdym razem jak przesyłasz wartość na Bitcoin. I faktycznie teraz, jak ty kiedy znaczy ocena tak Bitcoina moc... Dobrze, pan... gaz, na, gaz to jest na Ethereum, akurat. Okej, okay, ale jakby to odpowiednik powiedzmy. Tak, mhm. tak, 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 tak. No i też trzeba zdawać sobie sprawę, że duże, dużym trendem w kryptowalutach jest jednak odejście od Proof of work. Prawdopodobnie Bitcoin będzie jednym z największych i jedynych. Coinów, które się opierały o, o, o dowód pracy na rzecz proof of stake, który jakby nie zużywa prądu tylko, e, tak jak tłumaczyłem chyba przy odcinku GME, e, opiera się o, o, o potwierdzanie prawdziwości transakcji e, swoim kapitałem, który jest zamrożony na rzecz potwierdzania tych transakcji. Mhm, nie? No i te, 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 te chainy są inflacyjne, te chainy są łatwiej skalowalne, są szybsze, więc wydaje mi się, że na ten moment przez najbliższe 3 do 5 lat to będzie główny taki um, główny segment blockchainów, które się będą rozwijać. Tak jak mówię, Ethereum przechodzi na niego, Polkadot jest też proof of stake, parę innych, nie? No, okay. no, a Bitcoin zostanie takim twardym, takim złotem, nie? takim store of value, papa, papa Bitcoin. Coś takiego. Nie? I faktycznie, jeżeli Bitcoin będzie odpowiednio odpowiednią wysoką cenę, no to z samego obrabiania transakcji teoretycznie no, będzie można się utrzymać. Nie? Ale kto wie, co będzie za 70 lat. Nie? No tak. To trochę ta wow. perspektywa czasowa zupełnie absurdalna, bo jak wiesz, mówiłeś zresztą o tym, jak bardzo wzrósł, wzrosła wartość Bitcoina w ostatnich dwóch latach, tak. to to jest w ogóle, wiesz, jest naprawdę no, trudno jest, to się... jest przewidywać cokolwiek, nie? Słyszałem takie fajne określenie, że lata w krypto to są psie lata razy pięć. <laughs> Ładna. Tak ta technologia, tak technologia się rozwija <laughs> naprawdę. Nie no był te, pamiętam jak w maju pisałem a tak out of nowhere na Twitterze nie, jakie, jakie projekty moim zdaniem warto się zainteresować, tam no właśnie wrzuciłem Polkę, rzuciłem DeFi jako takie, które już wtedy chyba miało 2 miliardy kapitalizacji na swoich projektach teraz mam ponad 30 czy coś od czasu, był szał na DeFi wakacje, teraz był szał na NFTki y i tak naprawdę pytanie co następne będzie w te wakacje, bardzo ekscytująca technologia do obserwowania serio Polecam każdemu. Kurczę, ja zawsze mam poczucie, że, że yy, za mało wiem i za mało obserwuję, ale, na przykład, NFT mnie nie ominęło. Bo chyba po prostu dlatego, że to było bardzo popowe, takie kulturowe wręcz, tak, nie? Że tak, jakby... tak. No Jak pojawiły się artykuły na Rolling Stone. No, no właśnie, <tuk> cię ciężko, ciężko pominąć. Nie? No po prostu są sexy, nie nagle ci zaczynają światowi twórcy, tacy jak Mouse, używać określenia NFT, musisz się tym zainteresować. Jasne, jasne. DeFi nie jest takie seksi, bo to są pożyczki, lokaty i zdecentralizowanie finansów, więc. A no, to, to przecież jest znane, to my wiemy o co chodzi, to tak, tak. powinno do nas dotrzeć. Paweł nie śpi. Nie, zastanawiam się właśnie teraz, jak powiedział, jak, jak zastanawiam się do tymi pożyczkami jeszcze, tylko mm, w tym będzie przyszło coś takiego do głowy, że. Mm, czy to jest, jest gwarancja zwrotu? Czego zwrotu? Pieniędzy, której jakąś pożyczę? Nie mam. Znaczy... No to możesz, możesz rozwiązać na, na, na poziomie personalnym smart kontraktem, tak? Możesz napisać smart kontrakt, który będzie wymagał, że, że te pieniądze do ciebie zwrócą. Albo możesz zrobić to um, przez jakąś platformę. Jakby platforma, która ma napisany silnik, który też jest pewnie oparty o smart kontrakty, która jakby agreguje kapitał i rozdziela go do pożyczkodawców, pożyczkobiorców. Nie, nie. Na przykład jeżeli chcesz pożyczyć pieniądze na krypto, to musisz dać jakiś kolateral, nie? Kład własny, który Cię zabezpiecza. Uh -huh. I Ty ten kolateral dostaniesz z powrotem, jak zwrócisz pieniądze, które pożyczyłeś. Na Binance możesz pożyczyć na przykład Ethereum i, nie wiem, dać jako kolateral, dać polkę Dot, nie? Hmm. Zazwyczaj jest trochę więcej niż pożyczasz, więc, ale jakby dostajesz pieniądze, które możesz obrócić. Na takiej zasadzie. No, DeFi jakby trochę wraca do podstaw tego, jak powinna wyglądać bankowość. Nie? Jak powinna wyglądać bankowość, którą nie są pompowane tryliony dolarów, w, w wydrukowane de facto, jak to powiedział Jerome Powell, czyli były zarządca w, w Federalnej Rezerwy Stanów Zjednoczonych. Tak powinna wyglądać bankowość, której się nie pompuje tak gigantycznych pieniędzy. Nie? w której koszt, w, koszt wzięcia kredytu jest mniejszy niż koszt trzymania pieniędzy w szafie, a tak aktualnie jest. Szczególnie w Polsce. Wow. Pieniądz z kredytu jest najtańszy. Nie? To jest wywrócenie w ogóle idei pieniądza do góry nogami. I stąd się też wziął Bitcoin, bo jeżeli ktoś dobrze się prześledzi, ja w ogóle polecam, każdemu naprawdę polecam przeczytać pierwotny wątek na forum o kryptografii, w którym niejaki Satoshi Nakamoto publikuje w wątku mailowym ideę jakby bitcoina i tłumaczy, jak ona ma działać, i tam jest dużo osób, które się z mnie zgadza. Parę osób, które uważa, że to się nie uda i tak dalej. Polecam przeczytać w ogóle, jak, jaka jest idea za tym idzie, jakie pobudki były za Bitcoinem. No i przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że to była odpowiedź na 2008 rok, nie. Kiedy no, tak. Kryzys finansowy, stworzony przez m.in. totalnie luźną i, i, i brawurową politykę, właśnie federw, Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych oraz ich kumpli z Wall Street i, i bankierów, spowodowały gigantyczne problemy na gospodarce i zostali w dodatku zbailoutowani przez pieniądze wydrukowane auto w Air. Nie? <laughs> Dlatego pojawił się pomysł stworzenia waluty, której się nie da wydrukować, która będzie miała jasno, jasno określone, kiedy i ile się jej pojawia, kiedy i ile będzie jej maksymalna ilość i która będzie definitywna. Niektóre transakcje zawsze będą ostateczne. Pięknie. Pięknie, pięknie. Absolutnie zachęcamy ja... do, do lektury. Ja też chętnie rzucę okiem. Mogę zostawić link. Jak, jeżeli masz, no to bardzo, bardzo. No ja właśnie, ja właśnie chyba, chyba go znalazłem, w sensie jest, że jest. A teraz um, na Stack Exchange obejdziecie się. satoshi.nakamotoinstitute.org i tam jest. Mhm. Ja podlinkowałem to, więc jakby jest tam właśnie. Z oktober 31 2008. I've been working on a new electric. Tak electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party tak um, y, y, ja, ja chciałem powiedzieć że mm, ja wiem że byłem taki raczej słuchający w tym tym ale dla mnie to jest jakby um, ja y, Mam takie poczucie, że od, od naszych dipów że ten bitcoin w jakiś sposób w tej głowie mi się jakoś pojawił. My też z Wojtkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, że, że, że mamy takie wrażenie, że troszeczkę przysypiamy tego bitcoina że przez to, że trochę go nie rozumiemy, nie zainwestowaliśmy też w niego, jakby nie było jakoś tak nas trochę do tego nie ciągnęło, takie mam wrażenie. A ja też mówiłem to, Bo to sztuczne mówiłem to, pieniądze, no. No nie pieniądze. że przecież czy... jakiś cyfrowy pieniądz młodości no, inwestował. Ale ja Kup to... mieszkanie jak człowiek. O. Dokładnie i będziesz miał normalnie, a nie jakieś, tak, tak. jakieś, jakieś cyferki. Dochód pasywny. No. Ale z drugiej strony yy, mówiłem też przed tym, ja mam takie wrażenie, że mm, przed nagraniem powiedziałem Michałowi, że ja mam wrażenie, że Bitcoin is here to stay. Jakby, to, jakby te kryptowaluty, jakby oczywiście, że tych projektów jest milion i one powstają co chwilę kolejne i tak dalej i podejrzewam, że 99% z nich po prostu padnie w pewnym momencie, albo nie przekroczy bariery jednego, czy tam dwóch, czy dziesięciu dolarów i tyle z tego będzie. E, natomiast e, Podejrzewam, że takich, takich dużych graczy i, i tych, 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 którzy powstają właściwie na ich plecach, to, to oni są tutaj i oni się nigdzie nie będą wybierali. Nie? Więc to jest trochę. I oczywiście pamiętajcie, że to nie jest y, jak, żadna porada finansowa, i jakby mówi to koleś, który na giełdzie y, ostatecznie stracił y, 100% tego co wrzucił, y, bo jakby to jest mój ulubiony przykład, i mam tutaj Pita, który może to udowodnić. Szkoda, A... że nie możesz to odliczyć od, od, tego, od Pita z pracy. To, ale właśnie tak, bo, ale ja mówię o normalnej giełdzie, nie? Więc na normalnej giełdzie straciłem, więc faktycznie odliczyłem sobie, mam koszt zdobiony, fajnie, pieniądze stracone. Super. doskonały pomysł powyżej, bo już nie chcę do tego racy. Więc jakby wiecie, od kogo bierzecie. Porady finansowe, jeśli bierzecie jakieś porady finansowe. Natomiast chodzi mi o to, że mam takie wrażenie, że po prostu here to stay i ja powinienem, jakby, nie, żeby być tam, no bo to nie, to, to nie jest tak, tylko że. Mm, że mam takie wrażenie, że Paweł z przyszłości za 3 lata podziękuje mi, ale powie mi też, że głupio, że tak późno, nie? Więc nie chcę. A, a, a z drugiej strony, też, jak, jak to zwykle z inwestycjami bywa, nie wrzuciłem więcej, niż bym z, z, zgubił za kanapą, więc mam też takie poczucie, że jakby nie robię sobie krzywdy w tym momencie, a być może zrobię sobie dobry, do, dobry uczynek na przyszłość. Nie? A jak nie, no to jakby ewidentnie bawiłem się fajnie i powiem moim wnukom za 3 lat, słuchajcie, kiedyś była taka idea, że będą pieniądze, co są takie nieprawdziwej nie się będzie kupowało gry na Steamie, nie? Bo jakby hmm. pamiętajmy trzy lata temu dokładnie to zrobiłem z bitcoinami, które dostałem, które teraz tak. prawdopodobnie warte byłyby 10 razy tyle, tak? Nie chcę o tym Spoko. rozmawiać. A, to Myślę, także. że każdy, każdy, kto jest na, stre, na, na scenie bitcoinu i blockchaina trochę dłużej, ma jakiś wstydliwy zakup sprzed 3 do 5 lat. <laughs> ja też. Wolałbym o nim nie mówić. No cóż, no Naprawdę. to zdarza się, zdarza się. Ja, ja Ale kopię tzw. na zielonej energii. Pamiętajmy ziomeczka, który kupił pizzę za 50 tysięcy bitcoinów, prawda? 10 tysięcy. tysięcy, 10 no. Dziesięć no, tysięcy bitcoinów. Hmm, tak. Więc... Zawsze, zawsze jest tak zwany pizza day na, 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 u nas tak. na krypto na, na świadku. No. Warto sobie. Generalnie ja polecam naprawdę zainteresować się i pozbyć się takiego negatywnego biasu, że to jest coś, co jest złe, bo nie wiem, niszczy środowisko i tak dalej. Zdać sobie sprawę, że nasza egzystencja niszczy środowisko. Wysłanie maila to jest równowartość przejechania około 200 mil na... Na, na samochodem. I mówię to dlatego, że to jest kompletnie niesprawdzona informacja, która mi się przewinęła przez no któryś prawda? paragraf. Ja przykład, serio, wszystko co robicie, wszystko, absolutnie wszystko, czy wysyłacie zdjęcia na Snapie, czy, czy oglądacie TikToka, oglądacie to na telefonie, który ma w sobie metale ziem rzadkich, które zostały no tak. wy wyciągnięte no, katorżniczą no. robotą z miejsc, które już są zatrute i będą zatrute przez najbliższe 10 czy 50 lat. Wszystko co robimy, ma jakiś efekt na, na środowisko. I czepianie się jednego bitcoina i porównywanie go do Argentyny wydaje się dosyć wyciągnięte z niezrozumienia, czym bitcoin jest co do idei. Mhm. I jak już się pozbędziemy tego bajasu, jest spróbujemy zrozumieć Jakie polityczne, ekonomiczne i geopolityczne problemy Bitcoin próbuje rozwiązać? I cała technologia, która idzie za nim, czyli wszystko, co jest oparte o blockchaina, naprawdę warto dać temu szansę. Warto się zainteresować tym od strony technicznej. Nawet nie mówię, żeby wrzucać w to. Ja nie mówię, inwestujcie, kupujcie coiny. Nie. Zrozumcie, na czym to polega. Zrozumcie, jaki dany projekt próbuje rozwiązać problem. Nauczycie się korzystać z tych narzędzi, bo jeżeli dzisiaj nauczycie się korzystać z tych narzędzi, to za pięć lat wy będziecie do przodu o umiejętność poruszania się w technologii, która będzie Was otaczać. Mm, tak, to, to jest zawsze. zawsze I to, dotyczy gieł, to dotyczy zdecentralizowanych giełd, to dotyczy właśnie całego DeFi. To dotyczy na przykład sprzedawania i kupowania NFT-ków. Widzisz, Paweł kupował teraz trading karty wirtualne z Pokémonów. Spróbujcie kupić coś z nft za jakieś grosze, ale zróbcie sobie taki dry run. Nie, za jakieś par, parę, parę, parę dziesiąt złotych, i zapomnijcie o tym, ale przetestujcie sprawę. Zobaczcie, na czym polegają testnety, na czym polegają stagingowe środowiska. Na przykład, Polkadot ma stagingowe środowisko, to ktoś nazywa kusama. Dlaczego jest taka a nie inaczej? To jest niesamowita ilość wiedzy i bardzo dynamiczna część technologii, i ona, tak jak mm, Paweł mówi, it's here to stay. Mhm. Serio. Zdarzyło mi się poznać osoby, które pracują nad czołowymi projektami blockchainowymi na świecie. I to nie są pełni chciwości pieniędzy, jak coś zażarci mhm. kapitaliści. To są często, a no, zazwyczaj libertarianie, ale to są osoby o tak niesamowitych umysłach. To są nierzadko osoby, które zaczynały swoją przygodę w krypto, mając niesamowitą wiedzę, na przykład algorytmiki, kryptografii, mhm. i matematyki, a byli spłukani co do grosza. Ale na przykład uwierzyli w jakiś projekt, pomogli napisać jego white paper, no i teraz są jakby no, są zarobieni, ale dalej tworzą, bo po prostu lubią tworzyć. Hmm. Także naprawdę polecam ten, ten rynek każdemu, tym bardziej, że on jest strasznie zdemokratyzowany. Naprawdę możecie niewielkimi kapitałami uczestniczyć w rozwoju projektów, które według Was są przyszłościowe. Okej. Okay. Bardzo, okay. bardzo, bardzo. Możecie ładne. się nie dostać na seed round jakiegoś projektu, ale możecie dostać się na pierwszy public round. Jeżeli wierzycie w jakiś projekt, maybe może to jest warte wspierania dołączenia na Discord, udzielania się, zrozumienia, jak działa, rozpopularyzowania go, może rozwiązuje jakiś problem, który według Was jest warty rozwiązania. Może na przykład nie wiem, to będzie za niedługo się pojawią karty medyczne oparte o blockchain, żeby można było wymieniać się między krajami. Jeżeli ci się złamie noga we włoszech, to wystarczy pobrać Twoje dane z ogólnoświatowego blockchaina i masz swoją całą e, historię, historię medyczną. Mm -hmm, mm -hmm. Tak. Zamiast pisać się do nfz żeby wystawili kartę, czy można ci podać morfinę, czy nie zejdziesz w trakcie. No tak, przykład. Za, co, oczywiście Out of do, dobry przykład. Yy, tylko zawsze jest to takie. No dobra, ale to wszyscy by musieli się zgodzić na to, nie? Jakby na wykorzystanie akurat tej technologii. I tutaj zawsze, zawsze pojawiają się problemy, bo i legislacyjne i znowu Wiadomo, każdy nie? kraj inaczej, no Słuchaj. i się robi, wiesz, problem. No. Polecam na przykład jednego z, no to by było pytanie Morfiny o, pra, o, o, o legalność, mhm. jest taki chłopak, on jest teraz dużo mniej aktywny, znaczy chłopak, facet dorosły, jest dużo mniej aktywny na Twitterze, nazywa się Vlad, on jest z... Ethereum Foundation miał bardzo fajne takie tweetstormy, potyczki słowne właśnie z Vitalikiem Buterinem, które próbowały uchwycić ideę w ogóle prawa tak filozoficznie i umieścić ją w samym blockchainie. Nie? Jakby co jest prawem, czy można napisać prawo, które jest smart kontraktem i tak dalej. Także no to, jest, to jest przestrzeń do wielu rozkmin też filozoficznych, poza tym, że odpowiada na problemy ekonomiczne i tak dalej. No serio... Jak daleko was pociągnie wyobraźnia? Polecam, polecam się pozbyć Bajasu i po prostu dać sobie parę dni, żeby zapoznać się z tymi technologiami. Nigdy y, dowiadywanie się nowych rzeczy i uczenie się nowych rzeczy nie było złe. Nigdy. Nie. Więc, y, to nie będzie czas stracony na pewno. Nie, absolutnie Synuś, posiedzisz, zrozumiesz, będziesz miał wiedzę, nikt ci tego nie zabierze w przyszłości. Nikt ci tego nie zabierze, to będzie twoje i tylko twoje. Tak jest. Dokładnie. No dobrze, Michał, chyba, chyba bardzo dziękujemy, że, że aż tyle czasu nam poświęciłeś na to. Ja mam wrażenie, że te odcinki Balls Deep z, z Tobą w roli głównej, to jest zabawne, że niby wchodzimy w temat głęboko, ale mam wrażenie też, że bardzo często wchodzimy nad niego i patrzymy na niego z takiej dość dużej wysokości. I co, co pomaga mi na przykład wiele rzeczy zrozumieć, I, i za to Ci bardzo dziękuję, bo masz ten dar, żeby, żeby to tłumaczyć jak pięciolatkowi, a ja siebie Cieszę traktuję się, jako tak pięciolatka trochę w niektórych tematach. Mimo tego, że wiesz, jakby no, siedzi się w tych technologiach, to jednak, jednak niektóre rzeczy są dla mnie za duże. Więc dzięki, że jesteś w stanie nam wszystkim je wytłumaczyć. Czy masz coś, o Orzeszku, jeszcze do dodania? Nie, jak linki wyczyniemy od Michała, wrzucimy do opisu odcinka, jeśli czegoś, któregoś linka zabraknie, to na forum oczywiście pamiętajcie, żeby dać znać i wtedy po prostu tą informację dorzucimy, tak. bawcie się też, pamiętajcie o tym, pamiętajcie, że jak to się mówi, oczywiście capital at risk i to jest ważna informacja, nie tylko dlatego, że my nie chcemy pójść do pierdla, ale dlatego też, żebyście nie stracili pieniędzy. E, nie ale... bierzcie chwilówek, żeby kupować Ta, krypto. Nie, nie, Don't nie. do it. Natomiast, natomiast e, ja mam też takie poczucie, ja bardzo lubię resztówki. jak zostanie mi 20 zł, to a wrzucę na jakąś kryptowalutę, zobaczymy, co się stanie. W najgorszym a przypadku nie? stracię 20 zł i bardzo dobrze się przydobawiłem. A taka propa adopcji, to już się pojawiają i będą się pojawiać coraz więcej takich rozwiązań, jak karty płatnicze, które będą podpięte do waszych portfeli. A, tak, bo nawet Binance ma SXP, swipec, jest mycrypto.com z naprawdę fajnymi cashbackami, czasami po 6%. Wow. Visa to już w ogóle jakby zupełnie inna sprawa. Słuchajcie, jeżeli payment procesor Visa mówi, OK, no. będziemy robić transakcje w stablecoinach. Jakby to już nie, nie potrzebujesz żadnego absolutnie więcej argumentu, żeby zrozumieć, że ta technologia się już nie gdzieś nie wybiera. To prawda, to prawda. No i PayPal ostatnio właśnie, więc no, no du tak, dużo, tak, dużo tak. się dzieje i tak jakby tak. przykleja się do, 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 do Bitcoina coraz więcej takich seal of approval e, z dużych instytucji, więc no, naprawdę. Tak, tak. To zostanie no. z nami na pewno na długo. Tak jest. Dobrze, bardzo dziękujemy jeszcze raz serdecznie. Trzymajcie oczywiście się wszyscy. Michała warto obserwować na internecie, jest Wiadomo. też link do Twitterka i, i polecam, żeby tam wejść i oczywiście dobrze się bawić. Następny bols dip o koronawirusie, bo Michał lubi o tym tweetować. Tak, tak. Znaczy, dużo będzie danych o koronawirusie, możemy porozmawiać no, o tym bardzo jest, chętnie. Się no i już, tak. i już mam za... Widzisz, jak zatwiłem następny odcinek, widzisz? Także spotkamy się za, za, za odpowiednią liczbę tygodni, tak. żeby, żeby dać się Myślę, ci że możemy o, o... się spotkać wtedy, kiedy prawa z koronawirusem będzie na tyle spokojna, że nie będziemy musieli się emocjonować przesadnie. To mi się podoba. E, Aktualność. Jak sytuację, zobaczymy światło, wszyscy będziemy bez. Tak, jak wszyscy będziemy bezpieczni. Super. To jest bardzo fajne. Mo, może uda nam się podsumować e, w godzinę e, ostatnie półtora, dwa lata tego, co się działo z nami <grym> tak, wszystkimi. Tak, tak. Zobaczymy. Dobra. Dzięki Michał jeszcze raz. Trzymaj się zdrowo. Dziękuję ci pięknie. I dziękujemy wam, wam nasi pięknie. słuchacze za to, że, że, że spędziliście z nami no, troszkę więcej czasu niż zwykle. Ale mam nadzieję, że się dzisiaj naprawdę dużo nowych rzeczy dowiedzieliście. Tak. Bawcie się dobrze. Ciao. Pa! Jesłos Podcast, czyli gadżety i bzdety. Ten odcinek powstał w dusznym studiu. Prowadził Paweł Orzech i Wojtek Wiman. Możesz nas wspierać na Patronie, żeby odblokować sobie dostęp do dodatkowych treści w formie półodcinków After Dark. Pamiętaj, żeby ocenić ten podcast, jeśli masz taką możliwość. Montaż Wojtek Wiman. Identyfikacja wizualna Antoni Kwiatkowski. Intro i outro tajemniczy Breakmaster Cylinder. Andrzej Kotarski jest jak kupienie na dołku i sprzedanie na górce. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.